Bardzo ciekawe. Halo. Bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście trzeba uwzględnić swoje naturalne skłonności przy wypracowywaniu cnoty męstwa, więc bez wątpienia dla sanguinika, który ma tendencję, żeby cały czas rzucać się na inne pomysły, szczególnie istotnym będzie, żeby ćwiczyć się w cierpliwości i wytrwałości. Dla tych bardziej spokojnych typów temperamentu, dla flegmatyka, ewentualnie melancholika, szczególnie istotne będzie, żeby ćwiczyć się w tej zdolności do działania, tej walki, pokonywania przeciwności, bez wątpienia będzie istotniejsze. W przypadku choleryka to będzie pewnie przede wszystkim kwestia panowania nad gniewem na tyle, na ile to podpada pod cnotę męstwa. Może po części faktycznie też tutaj podpaść. Ewentualnie również jakaś forma właśnie smutku, czy właśnie panowania nad smutkiem w przypadku również choleryków. A więc tak, faktycznie znajomość temperamentu powinna wskazać, jakie złe tendencje, złe skłonności będę miał, i wtedy faktycznie będzie łatwiej też rozpoznać, z czym muszę konkretnie, ja konkretnie nad czym muszę pracować, co będzie mi przychodziło automatycznie. W przypadku tych właśnie bardziej żywiołowych temperamentów będą to te elementy działania, a co nad czym będę musiał długo pracować. No to będą w przypadku tych żywych temperamentów bardziej te elementy wytrwania i właśnie w jakiś sposób trochę na odwrót flegmatyk. Łatwo mu przychodzi długotrwała, ciągła praca, a bardzo trudno podjęcie z taką właśnie wielką myślnością jakiegoś wielkiego zadania. Myślę, że to wystarczy. To od razu pytanie nieco związane z tym pierwszym. Trzy rady, jak kształtować męstwo u dzieci poza harcerstwem? U małych, u młodzieży, u dziewcząt i chłopców, czy to się różni? A jeśli tak, to w jaki sposób? To również do mnie pytanie. Bez wątpienia to, co wspomniałem już krótko w wykładzie, to znaczy uczenie wyrażenie zdolności pokonywania przeciwności, czyli gdy widzimy, że z czymś dziecko ma problemy, staramy się tego nie rozwiązywać za dziecko. W sumie nawet niezależnie, czy to dziecko ma 4 lata, czy 18, tylko staramy się stosownie do wieku pomóc w rozwiązaniu, ale właśnie nie rozwiązując za dziecko tego problemu. Oczywiście, jeśli chodzi o tą wytrwałość, to tutaj przyjmowanie różnego rodzaju przeciwności od takich prostych, małych rzeczy, to znaczy na przykład kwestia tego dziecko, które nie chce czegoś zjeść, bo czegoś nie lubi. Bez wątpienia rodzic, który nadskakuje wokół dziecka i skoro nie chcesz tego, to dam ci coś innego i to zrobię tutaj coś jeszcze. Bez wątpienia nie ćwiczy to cnoty męstwa, bo to jest ta zdolność pokonywania pewnych przeciwności, to również jest kwestia pokonywania tego, co mi jakoś tam nie pasuje. Kwestia również właśnie trwania w sytuacji, która nie jest dla mnie jakoś tam przyjemna. I tego jak najbardziej dzieci, myślę, że to naprawdę codziennie jest 1000 takich okazji, żeby tego uczyć. Też jeśli chodzi o cierpliwość i po prostu poprzez zwracanie uwagi, jeśli widzimy, że jest taki brak, zobacz, tutaj płaczesz, bo coś, musisz teraz poczekać, to wszystko będzie w swoim czasie. I zasadniczo
przy tłumaczeniu i jednoczesnym wymaganiu, oczekiwaniu konkretnych zachowań, później ewentualnej pochwale i naganie, jeśli coś nie działa, powinno to zadziałać, szczególnie jeśli praca rozpoczyna się właśnie już od małego dziecka. Dobrze, dziękuję. Teraz pytanie do pana profesora. Stoicyzm i emocje nie są usunięte, ale stonowane w obecności mądrości. Pytanie brzmi, czy mądrość jest takim bóstwem dla człowieka, czy bardziej sposobem lub też filozofią życia prawego? Se confond avec la divinité finalement, hein, c'est la raison, le logos, ratio, logos. C'est pour ça que la prudence, elle est accessible à l'homme, c'est un niveau inférieur, mais que la sagesse, il n'y a pas de sage, c'est Dieu finalement, et Dieu est partout, Dieu est même présent dans l'homme par le logos, et c'est le panthéisme extraordinaire. C'est, je crois qu'on peut le dire, la sagesse, c'est Dieu qui... C'est la conception stoïcienne de la divinité. Il ne faut pas non plus confondre avec le catholicisme et le monothéisme actuel, mais on peut le dire, c'est Dieu, c'est le logos c'est Dieu et le logos c'est la sagesse. Tutaj pan profesor proponuje rozróżnienie wyraźne między światem antycznym a światem katolickim, ale u stoików sagesse, mądrość związana jest z racjonalnością, z racjonalnością jest związana jak najbardziej z obecnością bóstwa, ale bóstwa rozumianego raczej panteistycznie, czyli wszechobecność bóstwa i ta mądrość jest wszędzie obecna. Je crois qu'on peut dire que Sénèque le dit à peu près en ces termes, que chaque homme a en lui une parcelle de la divinité, par sa raison. Et c'est ce qui lui a fait Sénèque, a été le premier à dire haut et fort que les esclaves sont des hommes. Les esclaves ne sont pas des choses, ne sont pas des animaux, ce sont des hommes comme le prince, comme l'empereur, comme un roi, parce qu'il a en lui cette parcelle qui est une forme de logos. Pan profesor wspomina tutaj o Senece i on jemu przypisywanemu powiedzeniu zdaniu, że w każdym z nas, w każdym człowieku obecna jest jakaś część bóstwa i jeżeli bóstwo związane jest z mądrością, no to ta mądrość również jest obecna i to Senece należałoby również zawdzięczać to, że to dzięki niemu niewolnicy również z tego powodu zostali uznani czymś więcej niż tylko rzecz. Bo również w niewolnikach jest racjo, logos, sagesse, mądrości. Je vais dire quelque chose, je suis un peu idéaliste, alors je sais, mes propos ne sont peut-être pas admis par un philosophe strict, marxiste par exemple, interprétant le stoïcisme, des choses comme ça, mais moi je pense cette idée qu'il y a une parcelle de divinité en l'homme. Sénèque le dit très bien, Dieu est même dans la nature, il le ressent, un Dieu unique même en quelque sorte. Mais bon, mes propos ne seraient peut-être pas corroborés par certains philosophes. Ça. Pan profesor tutaj czyni porównanie do. Wraca do Seneki i skoro logos. Rozum. Il n'y a pas des esclaves, sont des hommes, c'est ça. Parce qu'ils sont, ce sont comme Dieu, on peut pas dire. Skoro logos, rozum w tym znaczeniu, jakie podaje Seneca, jest obecny wszędzie, więc również w ciele, znaczy w niewolnikach, więc niewolnicy są kimś, a nie czymś, nie rzeczą. No tutaj wraca pan profesor do tej kwestii, ale być może to jego rozumienie idealistyczne nie jest rozumieniem, które jest zgodne z inną filozofią, z filozofią ateistyczną. Dernière remarque, peut-être, je n'ai pas eu le temps de l'aborder, mais on a mis en rapport Sénèque et le catholicisme naissant, par exemple. On a mis en rapport, et il y a une correspondance entre Saint Paul et Sénèque qui est fausse,
certainement, mais il a existé des échanges de lettres entre Sénèque et Saint-Paul, c'est-à-dire le rapport. Być może jest to, albo naprawdę jest to zbliżenie nieprawdziwe między Seneką a świętym Pawłem. To odnosi się również do tego rozumienia chrześcijańskiego, mądrości, rozumów, głosu. To tak skracając odpowiedź Państwa. Jeszcze pytanie do Pana Profesora, bo też dotyczy stoików. Wspomniał Pan w swojej prezentacji, że mieli oni specyficzny stosunek do śmierci. Jak to rozumieć w odniesieniu do cnoty odwagi? Oui, bon, il y a un lien évident entre le courage, magnitudo, fortitudo, et la mort. C'est évident, le sage, le philosophe n'a pas peur de la mort, il n'a pas la moindre peur, il n'a pas la moindre hésitation. On peut établir effectivement un lien. Évidemment, les stoïques, chez les épicuriens aussi, c'est un peu différent, mais moi je vois qu'il y a un lien effectivement. Ne pas avoir peur de la mort, c'est faire preuve de courage aussi. Et avoir un acte héroïque, le soldat qui se dévoue, il n'a pas peur de la mort, il sait qu'il a une chance de mourir. Quoi. Quand il affronte un ennemi pour défendre la patrie, par exemple, il n'a pas peur de la mort. Odpowiedź profesora jest następująca. Pan profesor uważa, że jest związek u stoików między śmiercią a odwagą, i mądrością. I tutaj podaję przykład tego aktu heroicznego. Nie bać się śmierci, czyli podjąć akt heroiczny. To również jest znane w świecie stoików. Jest związek wyraźny. Teraz pytanie do księdza Piotra. Czy kolejność cnót ma swój porządek chronologiczny? Czy ma swoją hierarchię? Jeśli tak, to jaka ona jest? Znaczy, hierarchia cnót w ramach cnót kardynalnych jest to właśnie taka, że najwyżej jest roztropność. Też i to jakby jest, można powiedzieć, jednym z wniosków, właściwie najważniejszym wnioskiem z tego wystąpienia mojego, ale można też co do innych cnót podać pewną hierarchię, pomimo tego, że one już są jakoś odmienne od cnoty roztropności, tak? Dlatego że mają za zadanie co innego. Ale można w nich też znaleźć pewną hierarchię, a tutaj powodem, dla którego taką hierarchię możemy podać, jest hierarchia samych władz pożądawczych, ponieważ wyżej znajduje się wola niż oczywiście te władze pożądawcze zmysłowe, dlatego druga w kolejności będzie sprawiedliwość. Następnie będzie męstwo i ostatnie umiarkowanie. Dlaczego akurat męstwo jest wyżej niż umiarkowanie? Dlatego, że władza pożądawcza związana z pożądaniem dobra trudnego, właśnie z tym co jest przez męstwo doskonalone, jest jakoś bliższe rozumowi, bliższe intelektowi niż ta władza pożądawcza, która do dobra przyjemnego nas skłania. Tak święty Tomasz uzasadnia wyższość cnoty męstwa wobec tego nad umiarkowaniem, jeśli chcemy taką hierarchię skonstruować. I trochę też to jest intuicyjnie wychwytywane, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że męstwo to jest właśnie ta pierwsza cnota odkryta, cnota dobrych wojowników, powiedzmy taka szlachecka cnota, tak? No przecież słowo szlachta w języku polskim pochodzi z niemieckiego słowa oznaczającego bitwę, ale jednocześnie jest szlachetny, znaczy ten lepszy, najlepszy, prawda? Czyli jakby to jest coś doskonalszego, to właśnie bycie mężnym człowiekiem jakby szlachetniejsze jest niż bycie umiarkowanym, chociaż to dobrze wiemy, że wszystkie te cnoty przecież się wzajemnie jakoś warunkują też i że nie można ostatecznie być mężnym, nie będąc trochę umiarkowanym, trochę sprawiedliwym i roztropnym, że to wszystko ostatecznie jest powiązane. Także można taką hierarchię ostatecznie skonstruować. To wszystko, czy coś tam jeszcze było, tak? Czy już nie? Nie, to tak.
I drugie pytanie jeszcze do księdza Piotra, też w zasadzie odnośnie ogólnie cnót. Ksiądz wspomniał, że każda z cnót jest niejako dwoista, tak? Zbudowana na naturze i wlana. Czy łaska może uleczyć naturę osoby, która organicznie i bezwinnie nie jest świadoma swoich wewnętrznych procesów psychicznych i ulega na przykład potrójnej pożądliwości i nie posiada wstrzemięźliwości? Myśl zasady, że łaska spoczywa na naturze, lecz natura jej nie ogranicza. Że faktycznie tak jest, że łaska jest taki nawet rodzaj specyficzny łaski, gracia sanans, łaska lecząca, która te defekty natury będzie uzupełniała, także to oczywiście działanie łaski takie będzie. Natomiast zasadniczo to wygląda w ten sposób, że wraz jakby z tym napływem tych nadprzyrodzonych sił, pewnych trudnych do takiego psychologicznego odróżnienia od tego, co pochodzi od nas samych, bo przecież łaska nie jest czymś, co możemy jakoś tak empirycznie mierzyć i badać, ale w praktyce jest tak, że po prostu następuje powolny wzrost cnoty naturalnej. Człowiek, który, dajmy na to alkoholik, który wykazuje pewien brak cnoty naturalnej umiarkowania, ale ma umiarkowanie wylane ze względu na to, że się wyspowiadał w sposób ważny, godny i jest w stanie łaski uświęcającej, mając oczywiście to umiarkowanie wlane, może łatwo je stracić z tego braku pewnego deficytu umiarkowania naturalnego, nabytego. Ale w praktyce, jeśli on będzie często korzystał z sakramentów świętych, sama ta troska o to, żeby systematycznie chodzić do spowiedzi, żeby unikać okazji do grzechu, sama w sobie stanowi pewną materię dla aktów umiarkowania i to ta cnota umiarkowania będzie się w nim wytwarzała. Także tutaj wcześniej czy później ona też zostanie wytworzona. Tak? Natomiast oczywiście może tak być, że to działanie jakieś takie wyjątkowe tutaj będzie, które jakby wykracza poza taki naturalny sposób działania, takie nadprzyrodzone jakieś powiedzmy, może być jakaś jest organiczna zmiana dokonana w sposób taki cudowny zupełnie, prawda? Wiemy, że właśnie jakieś takie nałogi i tak dalej, one też się odzwierciedlają w jakichś zmianach w mózgu, na przykład organicznych, że czegoś tam jest mniej na przykład, prawda? I oczywiście może ktoś być w tym sensie również jakoś udoskonalony w sposób taki nadzwyczajny, cudowny, ale to są rzeczy wyjątkowe. Normalnie Pan Bóg działa według takich reguł, że ta baza dla łaski, bazą to jest natura i po prostu będzie Pan Bóg nam pomagał, żeby naturę, żebyśmy sami ją powoli, krok po kroku doskonalali. Ale to oczywiście nie znaczy, że nie ma jakichś sytuacji wyjątkowych. Dobrze, dziękuję. Pytanie do księdza Szymona Barki. Jak męstwo powinno ujawniać się u ludzi, na których spoczywa duża odpowiedzialność? U polityków, szefów, rodziców, hierarchów w kościele? Jak już ksiądz Piotr to przedstawił w swoim wykładzie, zasadniczo typową dla władzy jest cnota roztropności. Władza przede wszystkim musi posiadać zdolność kierowania, roztropnego wskazywania drogi. Natomiast oczywiście i dla państwa znajdzie się miejsce u osób posiadających pewną wyjątkową, szczególną odpowiedzialność. Wszędzie tam, gdzie będzie potrzeba przezwyciężyć jakieś własne ograniczenia, wszędzie tam, gdzie ta odpowiednia decyzja będzie miała poważne konsekwencje, na przykład osobiste dla tego człowieka, no może mieć przynajmniej osobiste konsekwencje, no tam oczywiście męstwo będzie musiało zadziałać. Również jeśli chodzi o cierpliwość i wytrwałość, no to faktycznie też być może nawet bardziej, jeśli chodzi o osoby posiadające jakąś szczególną odpowiedzialność, być może nawet te akty pasywne bardziej będą adekwatne, bardziej potrzebne, ta cierpliwość i wytrwałość właśnie przy podjętych decyzjach i później trzeba oczekiwać na owoce albo wytrwać właśnie w tym oczekiwaniu, gdzie wszystko już dzieje się tak jak należy, ale jeszcze czas jakiś musi minąć. Także bez wątpienia da się znaleźć takich kilka typowych aktów cnoty męstwa u takich osób, ale myślę, że tutaj zdecydowanie bardziej jest miejsce właściwą cnotą, szczególną cnotą w sytuacji tych osób jest cnota roztropności. Jeszcze jedno pytanie do księdza Szymona. Tutaj autora tego pytania zaskoczyła informacja, że lepiej wyzbyć się strachu niż zuchwałości. Czy w obliczu śmierci nie lepiej jednak umrzeć w strachu niż w zuchwałości? Zuchwałość wydaje się być wadą zależną od nas, na którą nie mamy wpływu woli. Natomiast strach wydaje się być bardziej fizjologiczny, zależy od ludzkiej biologii,
działania hormonów i tak dalej, czyli trudniej się go pozbyć, jako z pozoru mniej poddanego woli. No właśnie, dlatego, że trudniej się go pozbyć, dlatego cnota męstwa będzie szczególnie istotna. Właśnie dlatego, że naturalnie mamy skłonność do strachu, właśnie dlatego szczególnie trzeba zwracać uwagę na tą cnotę męstwa. Nie wiem, czy dosłownie powiedziałem takie słowo, że lepiej pozbyć się strachu niż zuchwałości. Przekaz u świętego Tomasza jest taki, że ważniejsze jest to, żeby walczyć ze strachem niż z zuchwałością, właśnie ze względu na to, że ta pokusa do strachu jest większa niż pokusa do zuchwałości, bo pokusa do zuchwałości już zawiera w sobie coś takiego przeciwko naturalnym skłonnościom, przeciwko naturalnym pragnieniom, a więc będzie rzadsza na pewno niż pokusa do przesadnego strachu. Oczywiście powinniśmy się bać tego, co faktycznie jest niebezpieczne, przede wszystkim w kontekście zbawienia duszy, to znaczy odpowiednia odwaga, odpowiednia cnota męstwa właśnie odpowiednio wyważa, czego, w jakim stopniu należy się bać i jakie kroki jest roztropnym podejmować, jeśli tutaj mogę tak połączyć te dwie cnoty, co jest pełni udawione, bo cnoty się jak najbardziej wzajemnie przenikają, korzeniami niejako się ze sobą mieszają. Dziękuję. Teraz pytanie do pana profesora. Co pozostało z filozofii starożytnej na uczelniach wyższych, a co w życiu społeczno-politycznym? Oui, il est certain. J'ai tenu à insister sur la part de l'héritage de Rome avec l'héritage de la Grèce. Bon, c'est l'origine de la philosophie. Il est certain que cette partie de la philosophie, ou à la fin du siècle dernier, ou la deuxième moitié du siècle dernier, était un peu laissée de côté au profit de la philosophie marxiste, la philosophie d'histoire, du matérialisme historique. Bon, il y a toujours une tradition, au moins en France, je ne sais pas dans les autres pays, une tradition pour étudier la philosophie de l'Antiquité et surtout Aristote, évidemment. Bon, Aristote est un peu incontournable. La philosophie romaine, latine, un peu moins. Ça passe pour de la vulgarisation, disons, à tort, parce que Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, on les trouve dans les collections de poche, ce qui est bien, hein, les livres de poche, ce qui fait que tout le monde peut les lire. Mais alors, il y a quand même, parmi mes collègues et amis, j'ai connu des grands philosophes par ma carrière, il y a quand même un certain mépris d'une certaine philosophie au profit d'une autre philosophie. Le problème, non, moi, tel que je vois actuellement en France, c'est Husserl et Heidegger. Ils ont occupé une place, le structuralisme, c'est une place énorme au détriment de la tradition classique que je voudrais représenter. Le latin n'est plus enseigné, le grec non plus. Donc tout ça pèse sur l'enseignement de la philosophie. Si vous connaissez le grec et le latin, un minimum, même si nous sommes là pour les traduire, ouais, je suis là pour le traduire, mais je veux dire, il faut connaître un petit peu la langue, évidemment, la structure de la langue. Bon, c'est certain que... mais il reste une petite part, une petite parcelle de la philosophie antique. Mais bon, j'ai vu récemment, à l'école normale, on remet l'honneur Henri Bergson, le spiritualisme, même encourageant, mais c'est vrai que il y a encore des thèses sur Aristote, c'est certain, mais c'est vrai que c'est un peu, il y a eu un recul de la pensée, mais ça reste quand même, la philosophie reste la base de l'humanisme au sens large du terme. Voilà. Odpowiedź na pierwszą część pytania. Oczywiście jest obecne dziedzictwo Rzymu w Grecji w nauczaniu filozofii, ale jest też obecny, też sięgając do korzeni antycznych, materializm i marksizm.
to pan profesor podkreśla, mając na myśli przede wszystkim Francję. Arystoteles jest nauczany, jest tłumaczony i to jest klasyka. Seneca i Marek Aureliusz w zasięgu ręki, wydawnictwa takie kieszonkowe, książek, które każdy, te książki każdy może kupić. Tutaj mówi pan profesor, oczywiście tylko o Francji. Natomiast podkreśla to, że tradycja nauczania klasycznego we Francji zaginęła, została wyrzucona, nie uczy się już łaciny, nie uczy się greki i to ma konsekwencje w kształceniu uniwersyteckim. Natomiast to, co przeważa, to, co jest obecne i to, co pociąga, to tematy zaproponowane przez takich filozofów jak Husserl i Heidegger. Ale na drugie pytanie, zaraz pan profesor mówi, o to by poproszę. Présence dans la société de la philosophie, et malheureusement, nous avons un philosophe très médiatique en France qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, qui n'est pas un philosophe, qui est tout ce qu'on veut, mais pas un philosophe au sens strict, qui était très doué, on dit qu'il est très doué. Moi j'ai le même âge que lui, j'ai fait les mêmes études que lui, je l'ai connu. Voilà, donc la philosophie, c'est le seul qui, on l'appelle le philosophe, il intervient à tout bout de champ. À la télévision, il est très médiatique d'ailleurs. Bon, au demeurant, je ne pense pas actuellement, la philosophie n'inspire pas les hommes politiques parce qu'ils sont dénués de toute culture. Bon, on a un président qui n'a pas une moindre culture, qui prétend qu'il n'y a pas de culture française, donc c'est assez inquiétant. Alors, qui se dirait philosophe? Franchement, c'est vrai que on ne se recommande aucun homme politique. Bon, il y a l'écologie. L'écologie n'est pas une philosophie. Alors, le parti communiste, il y a un parti communiste qui est très faible. Il y a des gauchistes actuellement, mais ils ne se revendiquent d'aucune philosophie. Enfin, non, malheureusement, je crois que... Alors, il y a quelques émissions de philosophie sur les chaînes culturelles, mais c'est aussi une philosophie mise à la portée un petit peu tout le monde. C'est un peu inquiétant parce que le philosophe, c'est celui qu'on devrait interroger quand il y a un problème politique, quand il y a une crise. Il devrait donner le cas. Et ce n'est pas des philosophes qu'on s'adresse, c'est pas. Il y a un recul de la pensée en général, de la culture, de l'humanisme dans le monde actuel. Et c'est pour ça que lorsque j'ai vu, surtout dans ce milieu où vous êtes, que l'école normale qui a été le foyer du marxisme au siècle dernier, enfin, les derniers trotskistes étaient à l'école normale, bon, le département de philosophie édite personne, réédite personne, et commence une réflexion sur personne. Alors, même moi, j'étais très, très surpris, parce que c'est le spiritualisme. Hein. Ma génération, bon, si on citait Bergson, on était mis tout de suite à l'écart. Enfin, voilà. Bon, maintenant, on ne peut pas dire que l'enseignement de la philosophie a reculé. L'enseignement de la philosophie a reculé. Être philosophe, ça veut dire être professeur de philosophie. Alors, heureusement, en France, on maintient une année. Alors, la classe de philosophie, il y a un bac philo, baccalauréat. On le maintient. C'est le seul pays, d'ailleurs, qui a un bac philosophie. Mais... Pour combien de temps? Tutaj pan profesor rysuje szeroko to, co dzieje się we Francji, podkreśla rolę, jaką odgrywa filozof, albo historyk filozofii, który nosi nazwisko Lévy, ale tak w ogóle cała Francja, bo o tym pan profesor mówi, jest ogłocona z kultury antycznej, jest ogłocona z filozofii, żaden z polityków. To, co było typowe dla antyku, nie poszukuje mędrca, nie poszukuje filozofa po to, żeby przedyskutować z nim rozwiązania koniecznego podjęcia bieżącym życiu politycznym. Sam prezydent Francji, Macron, i tutaj tego pan profesor się nie wstydzi, rozmawialiśmy na ten temat wczoraj, przedwczoraj, mówi, że w ogóle nie ma Francji. Nie ma czegoś takiego jak Francja, jest jakiś kraj. Ale już nie pamięta nawet nazwa Francja. Również obecne stale w jakiś sposób czyny partie komunistyczne, socjalistyczne wcale nie wskazują na jakiekolwiek korzenie filozoficzne. Nie potrzebują żadnych
wzorców. Więc możemy powiedzieć, co podkreśla pan profesor, że mamy do czynienia ze zwrotem kultury z cennikiem antyku. Nawet w samej ogólnormale, takiej kołysce marksizmu, to cały czas pan profesor podkreśla, kiedyś nigdy nie można było w tym okresie, gdy on się kształcić, wskazywać na mistrza filozofa Bergsona, bo to jest spiritualizm, podczas gdy dzisiaj cały czas o Bergsonie się pan mówi. Więc podsumowując, tak jak filozof w starożytności był osobą, do której mędrzec, który posiadał władzę, bo to on rozstrzygał, to znaczy podając, będąc konsultowanym, podając wskazówki, tak dzisiaj tego, takich osób o takim statusie nie ma i wcale one są niepotrzebne, nie są poszukiwane przez polityków, ani żadne osoby, które sprawują jakąkolwiek władzę we Francji. Je peux faire une petite remarque. L'édition, les éditeurs qui éditent de la philosophie, l'édition se porte plutôt bien. Ce qui est étonnant parce que bon, je connais un peu les éditeurs, je dis mais ce livre, il y a 50 personnes qui sont capables de le comprendre hein, actuellement. Il dit mais ça fait rien, on va le vendre sur le long terme, à distance. Et ils éditent, les éditeurs n'ont pas peur d'éditer des philosophes très pointus, très difficiles, ce qui est encourageant. J'ai une édition de poche de Saint Thomas d'Aquin, de Thomas d'Aquin, j'ai une édition de poche. Et j'ai tous les volumes dans un beau coffret, traduction sérieuse, des notes, et c'est accessible pour peu d'argent. On trouve saint Thomas d'Aquin dans les collections Garnier Flammarion, philosophie, pour même pas 3 dizaines d'euros, quelques euros, ce qui est encourageant. Voilà. Je crois que, voilà. I jeszcze mały dodatek, jeżeli chodzi o wydawców książek dotyczących filozofii antycznej czy późniejszej. Oni mają się wbrew wszystkiemu dosyć dobrze i nawet jeżeli książki z dziedziny filozofii nie są poszukiwane, być może tylko 50 osób w całym kraju rozumiało to, co w tych książkach jest napisane, tak spadła znajomość języka i rozumienie tego języka precyzyjnego, języka typowego dla filozofii. Ci wydawcy wcale się tym nie martwią, bo mówią, że jeżeli wydadzą tyle egzemplarzy, ile chcą, to być może będzie to potrzebne w przyszłości. Nie tracą nadziei. I to, czego nie dopowiedziałam, co pan profesor powiedział wcześniej, Francja chyba jest jedynym krajem w Europie, gdzie utrzymana jest matura z filozofii, czyli cały cykl kształcenia do znajomości filozofii i matura poświęcona tylko filozofii. I jeszcze pan profesor powiedział, że jednak te książki z dziedziny filozofii typu klasycznego, jak na przykład Święty Tomasz Akwinus, są dostępne we wszystkich księgarniach. To są wydawnictwa kieszonkowe z bardzo dobrymi, starymi tłumaczeniami, tak sądzi pan profesor, i krytycznym aparatem, i to jest dostępne. Także na rynku jest to, co nazywamy książką filozoficzną, chociaż specjalnie poszukujących tych książek nie ma. Dziękuję. Teraz pytanie do księdza Piotra Dzierżaka. Pytanie dotyczy cnoty gnome. Pytanie jest o konkretne przykłady tej cnoty. Dobrze, więc najpierw czym jest ta cnota? Nie mówiłem o tym, żeby nie komplikować, chociaż to też można by oczywiście umieścić w jakimś dłuższym wykładzie, dlatego że nawet dotknęliśmy trochę kwestii owego podziału na te trzy sposoby można dzielić. I tutaj jest jeszcze podział na części potencjalne, czyli takie będące jakby współczynnikami w tym przypadku cnoty roztropności, czyli chodzi o takie cnoty, które jakby nie wyczerpują całej mocy tkwiącej w cnocie roztropności, tylko dotyczą pewnego zakresu tej mocy. I też mówiliśmy o tym, że są w ramach tego całego procesu, gdzie cnota roztropności działa, w ramach tego procesu mamy 3 etapy. Najpierw mamy szukanie owych tropów, szukanie środków. Potem mamy osądzanie i potem mamy nakaz. I jeśli chodzi o nakaz, który jest, jak już wiemy, tym zasadniczym zadaniem cnoty roztropności, to tutaj nie ma żadnego współczynnika, nie ma żadnej takiej cnoty potencjalnej, która by dotyczyła tego aspektu. To jest jakby wyłączny przywilej samej roztropności.
Natomiast jeśli chodzi o te dwa wcześniejsze, to tutaj mamy takie współczynniki, przy czym one są przez samego świętego Tomasza używane są te określenia jeszcze od Arystotelesa pochodzące, określenia greckie. Więc pierwsze to jest eubulia, czyli coś, co można nazwać taką zdolnością do naradczą znajdowania tych tropów. To jest cnota dotycząca tego pierwszego etapu. Potem, jeśli chodzi o ten drugi etap, to tam mamy właśnie dwie osobne cnoty, pisze święty Tomasz, bo pierwsza z nich to jest synezis, rozsądek. Po polsku tak jest to tłumaczone, czyli chodzi o osądzanie w świetle jakby takich zwyczajnych jakby reguł, które normalnie się stosuje do osądzania tego, co się, tych rozwiązań, które zostały znalezione. Natomiast w sytuacjach wyjątkowych, kiedy nie można się posłużyć taką normalną zasadą, i tutaj właśnie jest kwestia tego, jaka tu jest sytuacja, no to też uczono mnie w seminarium, sytuacja, i to właśnie dotyczy tego, co ta nazywa się gnome, i nie ma po polsku nawet jakiegoś dobrego tłumaczenia w tym przypadku, więc chodzi o sytuację, kiedy na przykład ktoś, kto jest niebezpiecznym człowiekiem i zdeponował u nas pistolet na przykład, tak, i chce, żebyśmy teraz ten pistolet mu oddali, albo dajmy na to, jest nietrzeźwy i zdeponował u nas kluczyki od samochodu i chce, żebyśmy teraz te kluczyki oddali. No i tak normalnie, no to sądząc według takich normalnych reguł, no to jest jego własność, przecież powinniśmy mu oddać. No, nie mamy żadnej racji, żeby te kluczyki mu przetrzymywać, czy ten pistolet, ale dzięki cnocie gnome rozumiemy, że tego nam zrobić nawet nie wolno. Właśnie dlatego, że w tym przypadku musimy się posłużyć pewną taką przenikliwością sądu. To tak można by właściwie przetłumaczyć jako taką zdolność do przenikliwego sądu. To tak mniej więcej. A takie przykłady można podać. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Z jakich książek korzystał ksiądz przygotowując dzisiejszy rok? Zasadniczo to jest to stare wydanie, bo jeszcze w tym przypadku to nowe nie jest dostępne. Czy to jest wydanie z lat 80. w Veritasie w Londynie, w latach 80. tłumaczone Sumy teologiczne, jest dostępne w PDF-ie, można ściągnąć i korzystać. Także nie ma tutaj żadnego. To jest akurat tom 11 i 17, to jest z jednej strony to jest część pierwsza, części drugiej jest tom, znaczy część sumy poświęcona cnotom, w polsku o sprawności, jak nazywa się, a tom 17 nosi tytuł Roztropność. Po prostu to jest część, fragment części drugiej. Kwestie od 47 bodajże do tam 50, któreś zasadniczo właśnie gdzieś tak w okolicach od końca 40 do początku 50 te kwestie były przez nas tutaj jakoś wspominane, na przykład kwestia gnome to jest bodajże 51 w ramach 51 kwestii. Także tak to mniej więcej wygląda, można z łatwością sobie te materiały ściągnąć, jeśli ktoś nie ma w wydaniu papierowym, to nic nie szkodzi, jeśli tylko lubi czytać z ekranu, to może to robić. Dziękujemy. Pytanie do księdza Szymona Bańki. Cnota męstwa, kwestia obrony przed gwałtem. Pytanie dotyczy hierarchii dóbr. Dziedzictwa, jego brak, utrata życia w obronie, ewentualne zabicie napastnika. Faktycznie temat był nawet dokładnie omawiany w seminarium, a więc w tej chwili sięgam głęboko pamięcią. Zasada praktyczna była taka, że sama obrona czystości jest traktowana jako dobro wysoce priorytetowe, ze względu na to, że nie jest to tylko dobro ciała, ale w jakimś stopniu też przynajmniej mocno powiązane z dobrem duszy, pomimo tego, że oczywiście ofiara nie zaciąga żadnej winy, to jednak jest tutaj bardzo blisko do dóbr ściśle duchowych, które zostają w jakiś sposób zaatakowane, uszkodzone, czy które w jakiś sposób mogą być tutaj w niebezpieczeństwie. A więc jak najbardziej obrona w takiej sytuacji oczywiście jest w pełni uzasadniona i nawet obowiązkowa. I w ogóle w każdej sytuacji, jeśli się bronimy, to najpierw trzeba próbować bronić się bez zabijania napastnika. I tak jest też w tej sytuacji, to znaczy w miarę możliwości trzeba starać się nie zabić napastnika. Natomiast jeśli człowiek ma intencję, żeby nie zabić, jednak tak to się skończy. No być może można go oskarżyć o jakąś
może przesadę, może no właśnie jakieś nieumiarkowanie w tej obronie, natomiast na pewno nie będzie tutaj materii grzechu ciężkiego, jeśli ta intencja była dobra. Natomiast oczywiście właśnie przesada, teoretycznie możemy sobie wyobrazić okrucieństwo w obronie również, mogłoby być w jakimś stopniu grzeszne. Jeśli chodzi o zabicie napastnika, czyli obrona jest jak najbardziej obowiązkowa i konieczna, natomiast zabójstwa należy oczywiście unikać. Tam padło również w pytaniu, czy oddanie życia, w sensie takim, czy lepiej jest przyjąć śmierć. Raczej tak, dlatego że, to znaczy jeśli alternatywa jest taka, że albo grzeszysz ze mną przeciwko czystości, albo cię zabijam, to oczywiście należy wybrać śmierć, dlatego że wybranie już tej alternatywy oznacza pewną zgodę. No, a skoro była pewna zgoda, no to już mamy do czynienia ze szkodą na duszy, a nie tylko ze szkodą na ciele. Dziękuję. I drugie pytanie. Dlaczego wszystkie doktryny, które odkrywamy na nowo, chodzi o odkrywanie ich w duchu tradycji, demaskując na przykład Sobór Watykański II, tak trudno albo w ogóle nie przekładają się na życie katolickie narodu polskiego? Przepraszam, chyba nie bardzo rozumiem pytanie. Dlaczego jakie doktryny się nie przekładają na życie? Wydaje mi się, że chodzi o po prostu, że praktyka życia nie odpowiada temu wszystkiemu, czego w teorii się dowiadujemy, odkrywając tradycje na przykład. Tak? Czyli ta, nie wiem, klasyczna nauka o cnotach, czy też jakieś inne. Rozumiem. A więc ja bym zwrócił uwagę tak trochę z drugiej strony, że bez wątpienia można znaleźć wiele takich praktycznych elementów, które właśnie pokrywają się z tym, co odkrywamy. Wielokrotnie z księdzem nawiązywaliśmy właśnie do jakichś takich rzeczy, które są właśnie dla nas zupełnie naturalne, które od razu rozumiemy, że faktycznie tak jest i spontanicznie tak oceniamy. I myślę, że właśnie bardzo często nie widzimy tego, jak bardzo wiele rzeczy weszło nam głęboko w krew, i już właśnie oddychamy pewną atmosferą, która faktycznie czerpie i ze świata antycznego, i tym bardziej później już po Bożym objawieniu z katolickiej teologii. Natomiast, a więc to bez wątpienia gdzieś tam w krwioobiegu jeszcze jest. Nawet coś takiego, co mogłoby pozornie nam się wydawać niepasujące do tego, jak na przykład, powiedzmy, taka polska porywczość i w pewnym sensie nieracjonalność, co właśnie może wyglądać jak brak roztropności, jednak jak najbardziej może być w tym pewien element błędnej, ale jednak element roztropności, to znaczy stawiania wyżej tego, na samej górze, tego, co faktycznie właśnie duchowe. Dlatego to jest dla nas zupełnie naturalne, mamy to tak głęboko w Polsce, że dla nas jest oczywiste, że najważniejsze jest, żeby być po tej właściwej stronie, co w naszej polityce jest stosowane bardzo często zupełnie nieracjonalnie. Natomiast sama idea jest jak najbardziej słuszna, tak? Że najważniejsze jest to, żeby faktycznie cel się zgadzał, żebyśmy mieli faktycznie tą intencję, która jest słuszna. To jest jak najbardziej dobre, tylko że właśnie później brakuje takiej racjonalności w wykonaniu. Pewna porywczość i brak refleksji sprawia, że to jest wykrzywione, ale jednak to jest na bez wątpienia element dziedzictwa cywilizacji łacińskiej. Także bez wątpienia wiele takich rzeczy można znaleźć. Natomiast no, oczywiście nie wolno nam zapominać o tym, że od jakichś 300 lat już tak zupełnie ewidentnie żyjemy w świecie, w cywilizacji, która jest antychrześcijańska, ewentualnie postchrześcijańska, i oczywiście ona też zrobiła tutaj wiele złego i oczywiście wiele
tak jak mamy wiele takich elementów w naszym takim codziennym funkcjonowaniu, które zostały wyciągnięte, wyjęte z cywilizacji łacińskiej, tak samo mamy sporo takich, które mają swoje korzenie w tych antychrześcijańskich teoriach. I to zderzenie bez wątpienia jest widoczne nie tylko w takim prostym podziale naszego narodu na różne plemiona, ale również w nas samych to jest, w każdym z nas to jest, że dziedziczymy i te elementy właśnie wyjęte z cywilizacji łacińskiej, jak i te elementy wyjęte zupełnie skąd inąd. I bez wątpienia ta wieloletnia, już wiekowa praca tak szeroko pojętych rewolucjonistów przyniosła konkretne owoce, że tak jak Chesterton miał trochę racji, gdy mówił, że każdy rewolucjonista jest zbuntowanym dzieckiem Kościoła, bo wyrósł jednak z tych fundamentów Kościoła, a każdy kontrrewolucjonista jest zbuntowanym dzieckiem rewolucji, bo mimo wszystko już za długo żyjemy jako cywilizacja, społeczeństwa w tym rewolucyjnym środowisku, żebyśmy nie byli gdzieś tam jednak, nie oddychali tym powietrzem, żebyśmy nie mieli pewnych sposobów myślenia, reagowania, które zostały wyjęte właśnie z tej cywilizacji. Czyli myślę, że krótko mówiąc, odpowiedź brzmi, ze względu na korzenie cywilizacyjne, które w tej chwili to już nie jest po prostu Christianitas, tylko w tej chwili to już jest wiele wieków Christianitas, a później kilka wieków już antychristianitas. Dziękuję. Pytanie do pana profesora. Kiedy i jak termin cnota został w powszechnym rozumieniu zawężony do sfery płciowości, a nawet nabrał pejoratywnego zabarwienia? Bien, merci. La vertu à l'origine, c'est vraiment ce qui caractérise un homme et c'est ce qu'une femme ne peut pas avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, une femme ne peut pas l'avoir. Enfin, maintenant, avec les transgenres, c'est peut-être différent. Alors, ça a pris une valeur morale dans la littérature latine à partir de Cicéron, de Lucrèce. Le mot vertu désigne une qualité morale. Bon. J'ai dit ce matin que Pénélope était vertueuse, au sens notamment vertueuse, parce qu'elle a été fidèle à son mari, qu'elle a attendu pendant 20 ans et qu'elle a combattu les prétendants. Bon. Le sens de vertu, enfin, à ma connaissance, limité à une femme vertueuse, avec une petite connotation, bon, moi je vois ça. Je ne sais pas, je connais mal la période médiévale, je ne peux pas en dire, mais à partir du XVIIe siècle en France, avec le jansénisme, Blaise Pascal, enfin les discussions, moi je découvre ça dans la France du XVIIe siècle, l'ère classique, en particulier au retour, pas vraiment Blaise Pascal lui-même, mais dans ces discussions de salon, on voit ça dans les femmes de Molière, dans les comédies de Molière, bon, la femme vertueuse, c'est une hypocrite, enfin en fait, ou c'est une idiote, ou elle ne l'est pas et elle joue les vertueuses alors qu'elle est loin de l'être. Hein, voilà. Dans les comédies de Molière, quand même, c'est là. Bon, c'est vrai que ça a pris une connotation, un sens particulier. Alors, pourquoi actuellement, bon, c'était la suite de cette évolution, la femme vertueuse, mais vertueuse et qui prétend l'être et qui ne l'est pas. Bon, elle prétend être fidèle à son mari, mais elle trompe son mari. À partir de là, le sens prend une connotation négative, le mot prend une connotation négative. Bon, maintenant, dans le monde actuel, c'est vrai que l'évolution est un petit peu négative aussi, hein, dans ce sens-là. C'est parce que les mots, en fait, je vois, en France, par exemple, comme les gens ne connaissent plus le latin, le sens du français, le sens des mots, ils savent plus. Je crois que maintenant, c'est même plus ce que c'est que la vertu. Alors, c'est plus ce que c'est. Alors, on parle, les hommes politiques, qui ont accès évidemment tous les jours, on voit toujours la télévision, la radio, ils parlent de valeurs. Valeurs, je ne sais pas comment. Ce n'est pas conforme à nos valeurs. Nos valeurs. Alors, évidemment, le mot virtutes pourrait aller,
voir le sens des valeurs, mais ça ne veut rien dire. Moi, mes philosophes, mes professeurs philosophes m'ont appris que c'est un objet a un prix, un objet a un prix, un homme, une personne a une valeur humaine. Hein, voilà. Et on parle de valeur, on ne parle plus de vertu. Parce que les gens, ce qu'ils parlent, ne connaissent plus le sens des mots qu'ils emploient. Les mots sont défigurés. Vedo un pana profesora, sięgając do etymologii, to mówiąc o cnotach, mówimy o mężczyźnie, o mężczyznach. To mężczyźni posiadają cnotę. Kobiety tych cnót w znaczeniu pierwotnym, greckim, rzymskim, nie posiadają. Wyjątkiem jest tutaj Penelopa, której cnotą było to, że była wierna. Była wierna swojemu mężowi. Pénélope est doublement vertueuse, doublement vertueuse parce qu'elle est fidèle et courageuse, elle combat. Ona jest podwójnie cnotliwa w znaczeniu antycznym, to znaczy posiada cnotę wierności i cnotę odwagi. Pozostając wierną mężowi, odrzuca pretendentów. I pan profesor sobie zadaje pytanie, kiedy mogła nastąpić zmiana? Nie zna specjalnie literatury średniowiecza, ale wskazuje tutaj na pewno na rolę komedianta i pisarza komedii Moliera, który opisywał zwyczaje znane mu w zasięgu ręki, który widział, który opisywał na zewnątrz należało powiedzieć o tym, co należy, jak się trzeba zachowywać, czyli zachowywać wszelkie zobowiązania, na przykład małżeńskie, ale podczas zabawy tych zobowiązań już nie było, była zabawa i zupełne złamanie tych zobowiązań małżeńskich w odniesieniu do aktów małżeńskich na przykład. I jeszcze jedną kwestię pan profesor podkreśla, to to, że współcześnie jak można rozumieć to, ten uśmiech, gdy ktokolwiek mówi o cnocie, to dlatego, że nikt już nie uczy o cnocie w znaczeniu pierwotnym, w znaczeniu antycznym. Tej kultury antycznej nie ma, a pozostała znajomość znaczenia tego słowa z literatury, na przykład typu komedie Moliera. I jeszcze ostatnia kwestia, czy politycy odwołują się do cnót w znaczeniu antycznym? Nie, raczej używany jest termin wartości. Ale czy cnoty w znaczeniu antycznym i wartości to to samo? Pytanie pozostaje otwarte. W każdym razie to, co na co dzień mówimy, to to, że rzeczy posiadają cenę, ale jednak to ludzie są wartościowi. I na tym pan profesor zamknął swoją wypowiedź. Pytanie do księdza Piotra. W ikonografii chrześcijańskiej atrybutami cnoty, roztropności są m.in. lustro i wąż. Jaka jest symbolika tych atrybutów? Znaczy, jeśli chodzi o wąż, to uważam, to wbrew pozorom jest to bardzo biblijne, bo Pan Jezus powiedział, żeby być roztropnymi właśnie jak węże, prosty, gołębice. Zresztą sprytnymi. Prawdziwa roztropność jest zresztą powiązana, jakby wymaga pewnej prostoty gołębicy, to inaczej przemieni się w chytrość czy przebiegłość, przemieni się w coś, co jest tylko iluzją roztropności, co udaje są te roztropności, więc można zrozumieć, dlaczego nasz Pan Jezus Chrystus tutaj jeszcze dodał ową gołębicę i dlatego, dlaczego chodzi o prostotę. Prawdziwa roztropność wiąże się z pewną prostotą. Tym bardziej, jeśli chodzi o tą wyraną, są te roztropności, tak? Bo wtedy będzie działała wtedy cnota miłości, która z Bogiem nas bezpośrednio wiąże, Bóg jest przecież bytem prostym, więc to zrozumiałe. Jeśli chodzi o lustro, no, też no, właściwie to sam się dziwiłem, dlaczego lustro jest. Wiadomo, że chodzi tutaj o podkreślenie tego aspektu związanego z badaniem, z tym roztrapianiem, z tym szukaniem rozwiązań i osądzaniem owych rozwiązań. Ale akurat lustro może przywoływać się tutaj
jakiś obraz czegoś, co jest skupione na sobie, a rozsądność musi zwracać uwagę na wszystkie szczegóły, które zachodzą w otoczeniu. Musi być bardzo, człowiek roztropny jest bardzo otwarty na to, co się dzieje, bo inaczej nie będzie miał odpowiednich danych do tego, żeby wypracować właściwe rozwiązanie. Musi być bardzo czujny, takim powszechnym, popularnym językiem powiedzieć, musi być czujny na to, co się dzieje. Nie może być człowiekiem oderwanym od rzeczywistości, prawda? A człowiek, który kontempluje swoje oblicze w lustrze, no, raczej nie jest najlepszym obrazem kogoś takiego. Tak? Natomiast wąż jest całkiem dobrym, wbrew pozorom. Dziękuję. Pytanie teraz do księdza Szymona. W zasadzie dwa pytania związane z edukacją. Pierwsze dotyczy nauczania historii. Skoro pamięć i nauka na błędach innych jest podstawą w rozwijaniu roztropności, czy zatem w nauce historii nie powinien być położony większy nacisk na przykład na żywoty świętych w kontekście przezwyciężania ich słabości, zamiast na historię społeczeństw, która rozwija roztropność polityczną, potrzebną głównie rządzącym, a nie zwykłemu człowiekowi? No i jak to wygląda w szkołach Akwinaty? Jedno i drugie jest bardzo potrzebne, to znaczy zarówno żywoty świętych, jak i historię całych społeczeństw. Jednak odsyłam do tego, co ksiądz Piotr mówił o cnocie roztropności, że jest to cnota właściwa władcom. I to nie oznacza, że obowiązuje tylko jakiś promil ludzkości, bo w pewnym sensie każdy nad czymś się włada, chociażby powinien władać nad sobą. Więc gdy mówimy, że tym aktem roztropności jest rozkazywanie, to tak jak najbardziej też nakazywanie sobie samemu. To również można objąć tym słowem. I poznając historię społeczeństw i błędów, które zostały popełnione, można naprawdę bardzo dużo wywnioskować i tak zupełnie dla swojego osobistego życia wiele takich ogólnych wniosków można wyciągnąć. Nasz założyciel arcybiskup Lefebvre powtarzał wielokrotnie, że historia jest tą najważniejszą nauczycielką, a więc naprawdę warto. Jak to wygląda w naszej szkole? To byłoby dobre pytanie. Kuszony, żeby poprosić pana profesora, który jest tutaj obecny, ale oczywiście tego nie zrobię. To znaczy oczywiście jest i jedno i drugie. Nawet pamiętam, jak przyszedłem tutaj do szkoły jeszcze jako nauczyciel, to była taka, w cudzysłowie, pokusa. Wtedy już mówiło się o wprowadzeniu nowego przedmiotu, który ostatecznie faktycznie wszedł jako, powiedzmy, być może to nawet nie jest ze sobą powiązane, ale pojawiła się historia i teraźniejszość w pewnym momencie. Wydaje mi się, że to było jakoś powiązane, że o tym mówiono już dawno, dawno temu. W każdym razie miała się pojawić taka nowa, jedna godzina historii. I tutaj w szkole pojawił się wtedy taki pomysł, że to my może po cichu zrobimy zamiast tego historię świętych. Ostatecznie wtedy to nie weszło. W ogóle ten przedmiot wtedy nie wszedł. To wiele lat później jakoś dopiero się to stało. Bez wątpienia miało to swoje uzasadnienie. U nas też na katechezie pojawiają się czasem, czy mogą się pojawić, pojawiają się czasem jakieś elementy z żywotów świętych. Także i jedno i drugie ma swoje znaczenie. A czy na zwykłych zajęciach z historii i w jakim stopniu, czy to myślę, że nawet nie, ale w jakim stopniu pojawiają się historie świętych, to muszę się przyznać, że nie wiem. Pozwolę sobie tutaj powiedzieć jedno słowo, również do pytania skierowanego do pana profesora, a propos pytania językowego o migrację słowa cnota. I zwróciłbym na to uwagę, że w ogóle w kwestiach płciowości ludzkość wykazuje się powściągliwością, jeśli chodzi o język, także zachowuje naturalnie słowa, które są już w innych dziedzinach słowami archaicznymi. Właśnie w sferze płciowości wciąż mówi się o akcie, to jest pojęcie właśnie łacińskie, wyjęte z filozofii. Pojęcie używane nieustannie, to jest zmora filozofów w ogóle, bo święty Tomasz nieustannie mówi o potencji, akt i potencja. Zmorą filozofów jest to, że mają tendencję, żeby używać tego, przenosić to później na język polski. Natomiast to słowo naturalnie przeszło właśnie taką migrację i myślę, że tutaj kwestia cnoty jest kwestią podobną, że to faktycznie
ostatecznie doszło do takiej migracji, czyli słowo zatraciło swoje pierwotne znaczenie, ale zgodnie z naturalną tendencją zachowało jakieś już przeinaczone, wykrzywione, ale jednak jakiś cień dawnego znaczenia właśnie w sferze płciowości. Czas nam się powoli kończy. Zostały nam dwa pytania, więc licząc na Państwa cierpliwość, myślę, że zadam je i tym zakończymy. Pytanie do księdza Piotra. W Apokalipsie świętego Jana wśród tych, co zmierzają do jeziora ognia i siarki, pierwsi są wymienieni tchórzem. W jakim znaczeniu należy to rozumieć? Czy to tchórzostwo to brak męstwa? Znaczy, tutaj właściwie trzeba do księdza Brunowi zadać na temat. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle interpretację Pisma Świętego, to trzeba by teraz, żebym dokonał takiej analizy, musiałbym pomodlić się, zastanowić dłużej, żeby wiedzieć do końca, jaki jest ten kontekst. Bo trzeba pamiętać o tym, że pierwszeństwo może być rozpatrywane z bardzo różnego punktu widzenia. I jeśli chodzi na przykład o ciężar grzechów, to święty Tomasz wyraźnie mówi, że grzechy przeciwko wierze są najgorsze, największe. Ostatecznie na wierze opiera się nasze zjednoczenie z Bogiem, więc na pewno nie dotyczy cnót moralnych. Natomiast jakiś porządek, w którym na pewno istnieje taki porządek, który może być tchórzostwem. Przecież grzech Judasza to jest rozpacz, prawda? Przeciwko cnocie nadziei bezpośrednio grzech dokonany, więc tutaj bardzo różny może być punkt widzenia, z którego możemy rozpatrywać wielkość grzechów, ich jakby niebezpieczeństwo, jakąś przeciwstawność wobec łaski, wobec dobra. Więc tutaj ciężko mi powiedzieć, co tam zostało, z jakiego punktu widzenia zostało to objęte, że akurat tchórzostwo stało się czymś najgorszym. Także to zależy właśnie od tego. Dziękuję. I ostatnie pytanie do księdza Szymona Banki. Czy edukacja domowa jest dobrą metodą na rozwój cnót u naszych dzieci? Bez wątpienia. To znaczy, to jest pytanie takie z natury bardzo, bardzo ogólne. To znaczy, zarówno edukacja domowa, jak i edukacja w szkole może wykształcić cnoty, jak i ich nie wykształcić. Także żadna z form nie zawiera jakichś takich tak potężnych zalet i tak potężnych wad, które by sprawiały, że jest że są one nie do przeskoczenia. Natomiast oczywiście każda z tych metod ma swoje konkretne wady i zalety, które sprawiają, że pewne rzeczy są łatwiejsze, a pewne z kolei są trudniejsze. Być może jest to jakieś nawiązanie do moich materiałów na temat edukacji domowej, które, jak słyszałem, wzbudzały dosyć duże kontrowersje, w których wspomniałem o tym, że trudniej jest wypracować cnoty społeczne bez dużego społeczeństwa, w którym człowiek jest cały czas. I to faktycznie ma swoje znaczenie. Jest to pewna trudność. Oczywiście edukacja w szkole też wiąże się z bardzo konkretnymi, pewnymi trudnościami. I bez wątpienia jest tutaj zawsze pewien aspekt jakiegoś zmarnowania czasu i jakiegoś zgorszenia, które może się wydarzyć nawet pomimo wszystkich środków czujności. Natomiast bez wątpienia ten właśnie aspekt, myślę, że dzisiaj w ogóle jest bardzo mało doceniany, bo w ogóle też o cnotach się nie mówi i nie myśli, ale właśnie ten aspekt tego człowieka, który musi umieć znaleźć sobie miejsce sam. Tak? To znaczy bez rodziców młody człowiek jest w grupie rówieśników i musi faktycznie potrafić się ułożyć, znaleźć ten sposób życia ze wszystkimi, z bardzo różnymi ludźmi. To jest bardzo ważna, podstawowa umiejętność społeczna, która przez całe życie, tutaj człowiek używa później przez całe życie, wiadomo, że warunki się zmieniają, różne te okoliczności będą i dokładnie takich okoliczności jak klasa szkolna już może nie być po edukacji szkolnej, natomiast jak najbardziej czy ta w pracy, czy w jakichkolwiek okolicznościach, jakie rzeczy mogą się zdarzyć i naturalnie będą się zdarzały i będą się powtarzały. Także myślę, że ten aspekt, nie należy go lekceważyć, tego aspektu umiejętności poradzenia sobie z zupełnie innymi ludźmi.
ułożenia sobie z nimi relacji, bo to, o to tutaj chodzi, nie o to chodzi, że raz się z nimi spotkam, tylko muszę ułożyć sobie relacje faktycznie z ludźmi, którzy są zupełnie inni. Przychodzą właśnie dzieci z zupełnie innych rodzin, z zupełnie innego środowiska, innej miejscowości, z trochę innymi poglądami i ja muszę sobie ułożyć z nimi jakoś moje szkolne, klasowe życie. To jest pewna konkretna umiejętność, którą faktycznie dziecko powinno w szkole wypracować i to jest coś, co bez wątpienia jest trudniejsze bez właśnie takiego środowiska. Tutaj często słyszałem zarzut, że ale przecież kiedyś to w ogóle nie było żadnych szkół, ale warto o tym pamiętać, że jednak wtedy te dzieci i były wychowywane w bardzo dużych, wielopokoleniowych rodzinach i jednocześnie, jeśli mówimy o tych środowiskach, gdzie faktycznie uczono czegoś, czyli w Polsce jednak środowisko przede wszystkim szlacheckie, tam chłopiec od 7 roku życia już był szkolony do szabli, czyli uczył się na swój sposób też pewnych relacji społecznych w bardzo konkretny sposób, ale też zgodny bez wątpienia z cnotą męstwa, ale dosyć szybko właśnie przysposabiano do walki, do jakichś tam powiedzmy sejmików szlacheckich i tak dalej, takich rzeczy właśnie typowo społecznych, trudnych i zupełnie innych, ale jednak to faktycznie było co innego, to nie było pozostawienie młodego człowieka przez jego pierwsze 18 lat życia po prostu w domu, co nie znaczy, że z natury jest to rozwiązanie w jakiś sposób gorsze. To wskazuje, że jest tutaj pewne niebezpieczeństwo, podobnie jak pewne niebezpieczeństwa są w przypadku edukacji w szkole, a szczególnie jeśli, pamiętamy, ja porównuję do naszej szkoły, natomiast jeśli porównamy do szkoły, przeciętnej szkoły publicznej, to bez wątpienia ryzyko różnego rodzaju zgorszeń i szkód, które są wyrządzone, faktycznie są bardzo, bardzo duże i każdy przypadek uważam, że należy osądzić osobno, a więc żadnego rozwiązania nie potępiam i uważam, że każdy powinien po prostu zbadać w swoim konkretnym przypadku, co jest rozwiązaniem najlepszym. Dziękujemy naszym prelegentom. To było ostatnie pytanie. Kończymy już naszą konferencję, 15. konferencję edukacji klasycznej. Jeśli mieliby Państwo życzenie, będzie można wesprzeć naszą szkołę jakąś ofiarą, jakimś datkiem przy wyjściu na dole. Bardzo Państwu dziękujemy za ten długi i wczesny czas spędzony w murach naszej szkoły. Dziękujemy za aktywność w zadawaniu bardzo ciekawych pytań i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję.